Powstanie Łodzi datuje się na początek XIV wieku. Przez prawie 100 lat była wioską w głębi puszczy i wchodziła w skład posiadłości biskupów kujawskich. W 1332 roku książę łęczycki Władysław przekazuje Łódź pod jurysdykcję biskupów kujawskich. Łódź, lokowana najpierw w roku 1414 jako Ostroga, pochodziła od Ostrogi, starszej nazwy rzeki Łódki, a następnie w 1423 roku nazwę zawdzięcza najpewniej biskupowi Gerwardowi, który pochodził prawdopodobnie z rodu Łodziów. W 1423 roku król polski Władysław Jagiełło nadaje Łodzi prawa miejskie, a wraz z nim prawo organizowania targów. W 1496 roku król Jan I Olbracht potwierdził przywileje królewskie na odbywanie dwóch jarmarków rocznie i cotygodniowego targu w mieście Lodzia. W szczytowym okresie rozwoju Łodzi rolniczej na początku XVI wieku miasto liczyło 70 rodzin mieszczańskich i około 30 domostw. W 1739 roku w Łodzi mieszkało 97 rodzin. W 1777 Łódź liczyła 265 mieszkańców, a w mieście stało 66 domów. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Łódź trafia do zaboru pruskiego. W tym czasie liczyła jedynie 250 mieszkańców, a obszar zabudowany obejmował obecne Stare Miasto. Ze względu na niewielkie rozmiary pruskie władze w 1794 roku rozważały odebranie miejscowości praw miejskich i przekształcenie jej ponownie w wieś. W 1798 roku wskutek sekularyzacji dóbr kościelnych stała się miastem rządowym, a od 1807 roku należała do księstwa warszawskiego, a od 1815 roku do Królestwa Polskiego. Na wniosek ówczesnego prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmunda Renn-Bielińskiego w 1820 roku na podstawie dokumentu z dnia 18 września sygnowanego przez księcia namiestnika Józefa Zajączka rząd Królestwa Polskiego włączył Łódź do grona osad przemysłowych w Kalisko-Mazowieckim Okręgu Przemysłowym i przeznaczył jej rolę ośrodka tkackiego i sukienniczego. Za powstaniem osad fabrycznych przemawiały warunki naturalne w postaci licznych, drobnych rzeczek o dużym spadku, między innymi Ostroga, zwana później Łódką, Jesień, Olechówka, jako energia do napędu maszyn. Władze miejskie w latach 1821-1823 rozplanowały i wytyczyły osadę sukienniczą Nowe Miasto. Ulokowano ją na południe od istniejącego Starego Miasta. A
Najważniejszym jej elementem był centralnie położony ośmioboczny rynek z czterema wylotowymi ulicami na jego osiach. Nowy rynek to dzisiejszy Plac Wolności. Do miasta przybywali osadnicy z terenów Niemiec, Śląska, Czech i Mora. W latach 1824-1827 wytyczono osadę Łódkę, położoną na południe od Nowego Miasta, wzdłuż osi, która stanowiła ulicę Piotrkowską. Wprowadzono wówczas prawo, na mocy którego każda osoba, która posiadała umiejętności tkackie i potrafiła je udowodnić, mogła otrzymać działkę wielkości 20 morgów w wieczystą dzierżawę. Ponadto władze oferowały również zasoby drewna wystarczające do budowy domu. Zmiany polityczne, jakie nastąpiły na ziemiach polskich po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku, w niczym nie poprawiły sytuacji prawnej na obszarze nowo utworzonego Królestwa Polskiego. Konstytucja Królestwa Kongresowego z 27 listopada 1815 roku pozbawiała Żydów praw publicznych i obywatelskich, przyznając je jedynie osobom wyznań chrześcijańskich. Artykuł 11. Po klęsce powstania listopadowego wprowadzony przez cara Mikołaja I, tak zwany statut z 26 lutego 1832 roku, zachował w artykule 5 zasadę odmawiającą ludności żydowskiej praw politycznych i obywatelskich. Już w okresie księstwa warszawskiego ludność żydowska została pozbawiona praw cywilnych, a w związku z tym w czasie Królestwa Polskiego decyzje te były obowiązujące. Kolejnym ograniczeniem praw swobodnego osiedlania się ludności żydowskiej na obszarze miasta była decyzja władz z 7 maja 1822 roku o wyznaczeniu w miastach rządowych rewirów żydowskich. Takim miastem rządowym była Łódź. W piśmie z 23 czerwca 1828 roku Komisja Województwa Mazowieckiego stwierdziła, że nabywanie domów drewnianych od chrześcijan w rewirach dla Żydów może być starozakonnym dozwolone, z tym tylko warunkiem, aby takowe natychmiast rozebrali i na ich uprzątniętych placach domy murowane stawiali. Synagogi nie były jedynymi obiektami żydowskiego kultu religijnego w Łodzi. Oprócz nich Żydzi wznosili tzw. prywatne domy modlitwy, ustępujące synagogom, kubaturom, bardziej ubogim detalem architektonicznym i wyposażeniem wnętrz. Pierwsza synagoga gminna przy ulicy Wolborskiej i synagoga Alte Schill przy ulicy Wolborskiej 20, drewniana i niewielka, powstała niedaleko Starego Rynku już na początku XX wieku. Wraz z rozwojem Łodzi zwiększała się liczba Żydów i zaistniała potrzeba wybudowania synagogi z prawdziwego zdarzenia. Projekt zamówiono u Jana Karola Mertschinga. W 1858 roku kupiono nową działkę przy ulicy Wolborskiej. Budowa trwała długo, została ukończona w 1871 roku.
synagogę wzniesiono w planie prostokąta ukośnie do ulicy, dzięki czemu była bardzo eksponowana. Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku przeprowadzono w niej gruntowny remont. Doprowadzono też energię elektryczną i zainstalowano wentylację. Elewację ozdobiono biało-ciemnymi pasami. Okna zostały zamknięte łukami podkowiastymi. Naroża ujęto pilastrami. Wprowadzono też nowe wyższe opłaty za wynajęcie ławek zarówno części męskiej, jak i żeńskiej. W czasie I wojny światowej, a także po odzyskaniu niepodległości w synagodze uroczyście obchodzono zarówno święta państwowe, jak i żydowskie. W pobliżu synagogi usytuowano budynki, w których później mieściła się między innymi szkoła. Kolejna synagoga to synagoga Wilkerszuł, zwana była przez długi czas synagogą Nowego Miasta. Pierwsza bożnica przy ulicy Zachodniej powstała już w latach 70. XIX wieku. Był to budynek na planie kwadratu o klasycznym wyglądzie. W 1903 roku postanowiono go rozbudować. Autorem projektu był Gustav Landau Guttenteger. Przedłużono salę modlitw, przebudowano też wejście główne o strony zachodniej. Obok synagogi, tuż przy ulicy, w kierunku północnym, powstała szkoła Bet HaMidrasz. W okresie międzywojennym działał tam ważny ośrodek studiów rabinicznych, w których zgromadzono ogromny zbiór ksiąg hebrajskich. Studia nad Torą odbywały się nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Najbardziej zamożni, a zarazem bardziej postępowi, zrywający z ortodoksyjną tradycją i wykształceni mieszkańcy miasta wyznania mojżeszowego zwrócili się w 1880 roku z prośbą do władz o pozwolenie na budowę nowej synagogi. Autorem projektu był najprawdopodobniej Adolf Wolf ze Stuttgartu. Choć na planach podpisany jest Hilary Majewski jako architekt miejski. Budowę rozpoczęto wiosną 1881 roku, a 15 września 1887 roku odbyła się uroczystość jej poświęcenia. Sponsorami tego przedsięwzięcia byli m.in. Izrael Poznański, Joachim Silberstein oraz Karol Scheibler. Z założenia synagoga ta była przeznaczona dla żydowskiej burżuazji i inteligencji, dla Żydów zasymilowanych, blisko związanych z polską kulturą. Nie przychodzili tam Żydzi ortodoksyjni. Modlitwy odbywały się w języku polskim, a w narodowe święta polskie miały tam miejsca uroczystości patriotyczne połączone ze śpiewem popularnych pieśni. Synagoga Ezras przy ulicy Wólczańskiej 6 wybudowana została w latach 1899-1904 według projektu Gustava Landau Guttentegera. Powstała w stylu neoromańskim, ale pojawiły się w niej też elementy orientalne, m.in. wieżyczki w kształcie kopułek. Była to trzecia pod względem znaczenia wielkości synagoga w Łodzi. Budynek powstał na planie prostokąta, miał trzy kondygnacje.
synagoga miała dwa odrębne wejścia dla kobiet, którymi wchodziły na galerię. Synagoga Reicherów to jedna z dwóch istniejących do dziś łódzkich synagog. Powstała w 1902 roku jako dom modlitwy na 42 osoby. Jej właścicielem był Wolf Reicher. Murowany z cegły budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Całość zajmuje główna sala modlitewna, do której wchodzi się przez wysunięty ganek, nad którym znajduje się balkon otoczony kutą balustradą. Salę z trzech stron otaczają galerie dla kobiet z drewnianą balustradą, wspartą na ozdobnych filarach, do których prowadzą osobne wejścia. Czerwca 1862 roku car Aleksander II podpisał ukaz określający zakres praw przysługujących ludności żydowskiej. Nowe prawo przede wszystkim likwidowało rewiry, dawano równe chrześcijanom prawo dostępu Żydów do korporacji kupieckich i rzemieślniczych. W okresie od połowy lat 60. XIX wieku do 1914 roku nastąpił niezwykle dynamiczny rozwój Łodzi. Miasto to stało się największym ośrodkiem przemysłowym na ziemiach polskich. Liczba ludności żydowskiej zwiększyła się w tym czasie prawie 20-krotnie, z 8 tysięcy do 162 tysięcy osób. A odsetek Żydów w stosunku do ogółu Łodzian wzrósł z 16% do 32% w 1914 roku. Dane z 1821 roku wykazują dominację ludności żydowskiej w handlu, gdzie skupia ona 88% ogółu kupców, handlarzy i kramarzy, przy czym chrześcijanie wymienieni są wśród szynkarzy i trunków. W dniu 3 listopada 1857 roku w Łagiewnikach w obecności Kajetana Szczawińskiego, rejenta Zgierskiego, zawarto umowę między Zawiszą i kupcami żydowskimi. Zgodnie z jej postanowieniami Bławat, Braunschweig stali się administratorami 408 morgów gruntu, na których miała powstać osada fabryczna Bałuty. Natychmiast po podpisaniu z nim umowy przystąpili do regulacji administrowanego obszaru. Wyznaczyli działki budowlane, place, ulice i rynki, dopasowując ich układ do sąsiadującej z Bałutami Łodzi. Pomiędzy ulicami Łagiewnicką i Zgierską w odległości około 500 metrów od starego rynku założono centralny plac, późniejszy bałucki rynek. Artur Zawisza, który zarzucał spekulowanie placami budowlanymi, działkami ogrodowymi, a jednocześnie zaniżenie płaconego mu czynszu, spowodował, iż zawarte przez Bławata i Braunschweiga kontrakty unieważnił. Proces o działki trwał przez 10 lat. Po 1871 roku władze sądowe uznały prawa własności pierwszych kolonistów, którzy osiedlili się tam w latach 1857-1858.
natomiast reszta podlegała eksmisji. Po I wojnie światowej na wyznaczonym w pobliżu Starego Rynku Nowym Placu powstał tak zwany Bałucki Rynek, na który przeniosły się wszelkie kramy, zaś Stary Rynek zagospodarowano jako swer. Według danych akt magistratu miasta Łodzi z lat 1887 i 1890 w mieście funkcjonowało ponad 100 kupców żydowskich, mających obywatelstwo niemieckie, austriackie, a także angielskie i belgijskie, którzy uzyskali zezwolenie władz rosyjskich na prowadzenie handlu w Rosji. Według danych miejscowego kalendarza Łodzianin z 1892 roku na ogólną liczbę około 300 większych magazynów i sklepów różnego asortymentu 210 należało do łódzkich Żydów. Pierwsi Żydzi w produkcji włókienniczej pojawili się już w latach 30. Początkowo jednak organizatorzy nakładu. Natomiast pierwszymi samodzielnymi tkaczami był Henryk Goldberg, który w 1839 roku zabiegał o pozwolenie na uruchomienie produkcji. Aaron Gerszton z Chodocza na Kujawach, który również w 1839 założył tkalnię bawełny. W końcu lat 60. XIX wieku przedsiębiorcy żydowscy nie posiadali zakładów wielkich, powyżej 500 osób. A w ówczesnym przemyśle tekstylnym Łodzi funkcjonowała tylko jedna taka firma. Była to fabryka niemieckiego przedsiębiorcy Karola Scheiblera. W 1879 roku zdecydowanie wzrosła w stosunku do 1869 roku liczba przedsiębiorstw dużych w łódzkim włókiennictwie. Obok zakładu Scheiblera, który miał zatrudnionych 4876 robotników, pojawiły się także dwa następne wielkie kombinaty w przemyśle bawełnianym. Żydowskiego fabrykanta Izraela Poznańskiego, w którym pracowało 1126 osób, oraz niemieckiego przedsiębiorcy w przemyśle wełnianym Juliusza Heinzla. W 1859 roku zakłada firmę Shaya Rosenblatt. Pracowało w niej 1879 robotników. W 1889 roku fabryka Poznańskiego przekształcona zostaje w towarzystwo. W tej grupie znalazły się przedsiębiorstwa Silbersteina, zatrudniająca 997 osób, spółka Schwarz, Bimbau, Lewe, 730 robotników, fabryka tkanin Rosenblata, 636 osób i zakład produkujący tkaniny mieszane Judy Lewina Bary. W
Wśród 12 największych firm żydowskich pierwszą pozycję niezmiennie od lat 70. XIX wieku zajmowały zakłady bawełniane Towarzystwa Akcyjnego Poznańskie, funkcjonujące przy ulicy Ogrodowej, które zatrudniało w 1913 roku 7 tysięcy robotników. Drugim pod względem liczby zatrudnionych oraz wartości produkcji żydowskim przedsiębiorstwem tekstylnym w Łodzi w 1913 roku było Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Wawełnianych Shaya Rozenblat, utworzone w 1893 roku. Trzecim wielkim przedsiębiorstwem żydowskim w przemyśle tekstylnym Łodzi w 1913 roku było Towarzystwo Akcyjne Silberstein. Firma ta powstała w 1863 roku, początkowo jako fabryka wyrobów wełnianych i bawełnianych. W 1891 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Podobnie jak większość rodzin towarzystw akcyjnych, miała ona charakter rodzinny. W sumie dużych zakładów, których właścicielami byli Żydzi w Łodzi, było ponad 20. Pierwsza księgarnia powstała w Łodzi dopiero w 1848 roku, kiedy miasto liczyło już ponad 15 tysięcy mieszkańców. Jej założycielem był kupiec żydowski pochodzący z Drobina koło Płocka, Jankiel Gutstadt. W okresie upowszechniania czytelnictwa w 1898 roku własną bibliotekę założyło Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Nauczycieli Wyznania Mojżeszowego. Pierwszym łódzkim pismem żydowskim w jidysz był Łodzier Wizbłat, łódzkie pismo humorystyczne lub łódzka gazeta humorystyczna. Pierwszy inauguracyjny numer tego pisma ukazał się 12 stycznia 1904 roku. Redaktorem Łodzier Wizbłat był nieznany z imienia Permutter. Niewątpliwie najwybitniejszym w tworzeniu prasy łódzkiej w Łodzi jako redaktor i dziennikarz był Henryk Elzenberg, współtwórca pierwszej polskiej gazety w Łodzi, Dziennika Łódzkiego. Stały Teatr Żydowski powstał w Łodzi dopiero na początku XX wieku. Jednakże pierwsze występy zespołów żydowskich sięgają lat 60. XIX wieku. Stały Teatr Żydowski powstał w Łodzi w 1905 roku dzięki inicjatywie Ishaka Zandberga, który utworzył własny zespół, korzystając z faktu, iż sala Teatru Wielkiego była wolna. W latach 1905-1914 Teatr Wielki nieprzerwanie był stałą sceną dla żydowskiego zespołu Ishaka Zandberga. W ostatnich latach przed wybuchem I wojny światowej powstał w Łodzi drugi stały teatr żydowski. Otóż otwarty we wrześniu 1912 roku Teatr Skala przy ulicy Cegielnianej 18, obecnie Więckiewskiego 15, stał się stałą sceną dla żydowskiej operetki i rewii, jak również przedstawień dramatycznych. Pierwszym fotografem żydowskiego pochodzenia był Eliasz Sztumman, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie zakładu w Łodzi w listopadzie 1871 roku.
Eliasz Sztuman prawdopodobnie pochodził z Poznańskiego, gdzie rozpoczął praktykę w zawodzie fotografa już w 1851 roku. Natomiast w 1856 miał już własny zakład. W systemie kształcenia dzieci i młodzieży żydowskiej na ziemiach polskich w Łodzi podstawową rolę odgrywały hedery, elementarne szkoły żydowskie o charakterze religijnym. W hederach uczyli mełamedowie, nauczyciele małych dzieci, wyłącznie chłopcy w wieku od 4 lub 5 roku życia. Nauka w hederach trwała 9 lat i obejmowała czytanie po hebrajsku Tory, zapoznanie się z częścią Talmudu, jak i również tłumaczenia z hebrajskiego na jidysz. Kiedy bowiem w 1846 roku sporządzono w Łodzi wykaz umiejących czytać i pisać oraz analfabetów, okazało się, że wśród chrześcijan tylko 16% potrafiło czytać, a 10% pisać i czytać. Natomiast liczba analfabetów przekraczała 74%. Z kolei wśród Żydów łódzkich 56% potrafiło czytać, a 25% pisać i czytać. Analfabeci stanowili poniżej 20% ogółu starozakonnych. Jest oczywiste, że na taki stan rzeczy poważny wpływ miało nauczanie chłopców żydowskich w hederach, ponieważ w tym czasie niewielka liczba dzieci żydowskich uczęszczała do państwowych szkół elementarnych. W 1862 roku powstała w Łodzi prywatna szkoła elementarna dla dzieci żydowskiej, którą prowadził Adolf Szarlam przy ulicy Średniej. W szkole Szarlama uczyło się 40 dzieci żydowskich. Gmina żydowska obok działalności bezpośrednio związanej z życiem religijnym poprzez bractwa religijne spełniała także istotne funkcje społeczne. W 1881 roku łódzcy Żydzi stworzyli Stowarzyszenie Pielęgnowania Chorych Bikur Cholim, którego celem było udzielenie pomocy lekarskiej w mieszkaniu chorego i ambulatoryjnie, wydawanie lekarstw, posiłków, kąpieli, a w porze zimowej i węgla. Stowarzyszenie Bikur Cholim już w latach 1885-1887 udzieliło pomocy około 13 tysięcom najuboższych Żydów. W okresie od 1909 roku towarzystwo prowadziło w majątku Kały koło Łodzi dom dla rekonwalescentów nazwany uzdrowiskiem. Obok Bikur Cholim drugim stowarzyszeniem żydowskim było powstałe 1 stycznia 1884 roku Towarzystwo Niesienia Pomocy Chorym Żydom, Linas Hacholim. Szczególnie aktywną działalność stowarzyszenie to przejawiało po 1905 roku. Otóż w budynku przy ulicy Południowej 19 prowadziło ambulatorium dla przychodnich chorych, aptekę ambulatoryjną, organizowało pomoc dla chorych w mieście, dyżury nocne u chorych w domu, prowadziło specjalny oddział zapomóg na wypadek śmierci, kasę pożyczek bezprocentowych, klinikę ginekologiczną, pomoc dla położnic w mieście.
W grudniu 1898 roku gubernator Piotrkowski zatwierdził statut Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności. W związku z tym 24 maja odbyło się zebranie założycielskie. W skład pierwszego zarządu weszło 18 osób, wśród których 11 pochodziło ze sfer przemysłowych. Pierwszym prezesem został wybrany Izrael Poznański, wiceprezesem Salomon Landau, sekretarzem Michał Kochen, a kasjerem Michał Kipper. I tak funkcjonowała bezprocentowa kasa pożyczkowa, przytułek dla kalek i paralityków, komitet tanich mieszkań, tania kuchnia, komitet biednych położnic, klinika położnicza, komisja wsparć i komitet centralny budowy szpitala dla umysłowo chorych Żydów. Istotną sprawą z zakresu opieki społecznej było zapewnienie pomocy starcom i kalekom. Dużą rolę odegrały inicjatywy prywatne jednego z największych filantropów żydowskich w Łodzi, Hermana Konstada. W 1889 roku zakupił on posesję przy ulicy Średniej 54, obecnie ulica Pomorska. Nabył on dwupiętrowy budynek i przeznaczył na przytułek dla starców. Na zakupionym placu Hermann Konstad zbudował ponadto jednopiętrową oficynę. W latach 1890-1892 całość obiektu została przystosowana do roli przytułku, który został otwarty w 1892 roku jako dom starców imieniem Hermana i Miny małżonków Konstad. Trzecie. W 1883 roku powstała pierwsza inicjatywa utworzenia ochronki dla dziewcząt wyznania mojżeszowego. Pomysł zrodził się w środowisku kobiet z najzamożniejszych rodzin kupieckich i przemysłowych, wśród których wyróżniały się Ernestyna Ginsberg, Anna Herz i Rosalia Rosenblatt. W lutym 1885 roku ochronka została otwarta i początkowo mieściła się przy ulicy Długiej 15, obecnie ulica Gdańska. Szczególną opieką omawianą ochronką otaczała rodzina Herzów, która na początku XX wieku wybudowała nowy budynek dla tej instytucji przy ulicy Północnej 39. Budynek stanął w 1901 roku dzięki dotacji Jakuba i Anny Herzów i miał nosić ich imię. Był przeznaczony dla 300 dziewcząt wyznania mojżeszowego. Kolejną instytucją opiekuńczą, która powstała w 1893 roku, był Dom Sierot Wyznania Mojżeszowego, funkcjonujący przy ulicy Zakątnej 25, obecnie ulicy Pogonowskiego. Głównym sponsorem tej placówki opiekuńczej była rodzina Silbersteinu. 10 stycznia 1909 roku powstaje Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Opieki nad Sierotami. Działalność swoją rozpoczęła dopiero 11 lutego 1913 roku, a siedziba towarzystwa znajdowała się przy ulicy Tramwajowej 7. W myśl statutu towarzystwo miało dbać o rozwój materialny, moralny i umysłowy sierot pochodzenia żydowskiego. W latach 1911-1914 powstały w Łodzi kolejne stowarzyszenia, których celem była opieka nad sierotami i dziećmi biednymi. Wśród tych organizacji na uwagę zasługuje powstałe w 1911 roku Łódzkie Towarzystwo Wspomożenia Biednych Dzieci Wyznania Mojżeszowego.
pod nazwą Dziecięca Niedola. Lekarze łódzcy pochodzenia żydowskiego odegrali istotną rolę w utworzeniu w Łodzi stacji pogotowia ratunkowego w latach 1898-1899. Inicjatorem tego zamierzenia był dr Władysław Pinkus, a w składzie komisji założycielskiej znaleźli się również następujący lekarze Żydzi: Maksymilian Kochen, Nathan Goldschbol, Maurycy Likiernik i Seweryn Sterling. Wiosną 1886 roku rozpoczęto budowę gmachu szpitalnego. Gotowy gmach oddano do użytku w październiku 1890 roku. Otrzymał on imię małżonków Izraela i Leony Poznańskich. W Łodzi mówiono o nim po prostu szpital żydowski. Była w nim synagoga, przychodził rabin, podawano koszerne jedzenie, ubodzy Żydzi leczeni byli na rachunek gminy wyznaniowej. Wyposażenie szpitala było znakomite. Ówcześnie uznali go pod każdym względem za wzorcowy. Szpital upamiętniony został działalnością doktora Seweryna Sterlinga, który zorganizował w 1898 roku przy nim pierwszy w Łodzi oddział chorych na gruźlicę. W 1911 roku z inicjatywy Fundacji Konsztatów rozpoczęto budowę szpitala na Radogoszczu. Pierwsza wojna światowa zastała budowlę wykonaną w 2/3. W okresie międzywojennym liczył 360 łóżek o profilu ogólnym z oddziałami zakaźnymi. Dzierżawił go zarząd miejski od prywatnego właściciela. Oddziały w tym okresie były nadmiernie obłożone, a śmiertelność oczywiście duża. Wysokiej klasy specjaliści zajmowali się na Drewnowskiej leczeniem chorób narządów ruchu. Historia placówki sięga początków XX wieku. W latach 1911-1913 wzniesiono w tym miejscu nowoczesny szpital dla robotników. Nadano mu imię Świętego Józefa. Koszt budowy pokryło Towarzystwo Akcyjne Poznańskie. W 1927 roku przy ulicy Nowotargowej, dziś Sterlinga, Żydowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Położnicom i Niemowlętom oddało do użytku jednopiętrowy dom, wyposażony w centralne ogrzewanie, instalację wodociągową, elektryczną i gazową oraz windę. Była to nowoczesna porodówka. W okresie międzywojennym w domu przedpogrzebowym na starym cmentarzu żydowskim przy ulicy Wesołej otwarto szpital dla chorych umysłowo. W dniu 10 kwietnia 1811 roku gmina żydowska, reprezentowana przez swoich starszych, zakupiła od Stanisława Adama Lipińskiego i jego żony Magdaleny 600 metrów kwadratowych gruntu, gdzie urządzono pierwszy cmentarz żydowski w Łodzi. Cmentarz ten funkcjonował do 1892 roku. W
okresie od 1811 roku był wielokrotnie powiększany poprzez nabywanie przez gminę sąsiednich gruntów. Wraz z powstaniem cmentarza członkowie KHW Łódzkiego utworzyli Bractwo Pogrzebowe Hewra Kadzisz. Powstało ono 24 maja 1811 roku. W końcu XIX wieku pierwszy cmentarz żydowski w Łodzi przy ulicy Wesołej wypełnił całkowicie obszar jemu przeznaczony. Powstała wtedy konieczność budowy nowego i dlatego w 1891 roku Izrael Poznański kupił od Juliusza Heinzla ponad 10 hektarów terenów wydzielonych z dóbr Marysin i Arturówek. 5 sierpnia 1892 roku władze gubernialne wyraziły zgodę na lokalizację nowego cmentarza, którą zatwierdził 4 września 1892 roku generał gubernator. 10 listopada 1892 roku dozór bożniczy zawiadomił prezydenta Łodzi, że zamknięto stary cmentarz i otworzono nowy przy ulicy Brackiej. W kwietniu 1898 roku nastąpiło otwarcie największego w Polsce domu przedpogrzebowego. Powierzchnia zabudowy 850 metrów kwadratowych, wzniesionego według projektu Adolfa Zelligsona z inicjatywy gminy Konstadt, wdowy po Hermanie Konstadzie, która podarowała na ten cel 18 tysięcy rubli.